Były niespodzianki, śpiewy, życzenia i magia. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości wzięła udział ponad setka mieszkańców. Dzień Kobiet organizujemy co roku. I nie tylko tutaj u nas w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, ale również w świetlicach, dlatego że mamy pod Gminnym Centrum Kultury 10 świetlic i w każdej świetlicy też są organizowane Dni Kobiet. Są to wiadomo małe imprezki, bo w sumie jest dużo mniej kobiet, ale też jeździmy z wójtem. Wójt stara się odwiedzić każdą świetlicę. Zaproszone panie przywitali wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Małgorzata Krzyżewska. Następnie każda z pań otrzymała pamiątkowego tulipana, symbol tego wyjątkowego dnia, a w muzyczny nastrój wprowadził wszystkich występ utalentowanej mieszkanki Kozłowa Kaliny Stefańskiej. Nie chcę mówić już o tym, co minęło, chociaż czuję ból. Spotykamy się, rozmawiamy, pijemy kawkę tradycyjnie, kawałek ciasta, także jest super. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tych imprez. No i często przychodzimy. Kiedy są jakieś imprezy, to mi zawsze przychodzimy. Panią przede wszystkim życzę zdrowia, bo w dzisiejszych czasach ono jest chyba najważniejsze, ale oprócz tego, żeby się realizowały, żeby osiągały zamierzone cele, żeby te wszystkie ich marzenia i pragnienia były spełniane. No i dobrych partnerów, czyli nas, żebyśmy byli przez nich dobrze widziani i żebyśmy o nie dbali. W miłej atmosferze przy kawie i ciastku można było spotkać się ze znajomymi i na chwilę oderwać od codziennych trosk. Na scenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu wystąpił iluzjonista Łukasz Ogonowski, który prezentując efektowne sztuczki wciągnął publiczność w świat magii, iluzji oraz dobrej zabawy. Swoje święto na początku marca mieli też sołtysi. Wójt gminy Marek Wolszczak zaprosił sołtysów z gminy Kozłowo, by podziękować im za pracę. Dzięki nim dowiadujemy się, czego tak właściwie mieszkańcy chcą i czego oczekują od nas. No i tutaj oni się realizują, sprawdzają się. Mamy prężnie działających sołtysów, którzy mają swoje plany. Sołtys to prawdziwa instytucja, dba o wieś, łagodzi konflikty i wsłuchuje się w głos mieszkańców. W gminie Kozłowo sołtysami coraz częściej zostają panie. Sołtys musi być i księgowym, i sędzią, i pisać różne pisma wszędzie, także, nie wiem, wszystkim. Odważny, twardy, skupiający ludzi do siebie, komunikatywny, tak, wspierający mieszkańców. Na koniec imprezy zagrał i zaśpiewał zespół Wrzos, który w swoim repertuarze ma ludowe pieśni warmińskie i mazurskie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv